Franciszek Kleberg, polski generał w czasie II wojny światowej, dowódca samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, z którą stoczył ostatni bój wojny obronnej pod Kockiem 5 października 1939 roku. Była to ostatnia zwycięska bitwa z Niemcami w wojnie obronnej Polski. Z powodu niewystarczającej ilości amunicji i żywności postanowił poddać ostatnią zorganizowaną jednostkę polską.